drodzy panowie, aby wam było trochę łatwiej zrozumieć, trochę łatwiej, to nie znaczy, że to w ogóle jest łatwe lub możliwe, ale trochę może być możliwe. Zapewne już słyszeliście, że dla kobiety emocja to jest coś bardzo ważnego. Emocja, czyli to, co kobieta czuje, jest dla kobiety ważniejsze niż real, niż rzeczywistość. Czyli my tworzymy nasz świat na podstawie tego, co my widzimy, co my słyszymy, co my czujemy, natomiast kobiety tworzą swój świat na podstawie tego, co czują. I jak kobieta coś czuje, to to może być dla kobiety albo bardzo przyjemne, albo bardzo nieprzyjemne. I ta nieprzyjemność, ta przykrość może być silniejsza od realu. To znaczy, że real może mieć mniejsze znaczenie niż uczucie. I teraz, żebyście zrozumieli, jeżeli dla kobiety prawda jest bolesna, to kobieta nie chce bólu. Kobieta woli zamiast prawdy coś innego, byleby nie powstał ból. Uwaga! Dlatego nie oczekuj od kobiety, żeby ona dla twojego widzimisię przeżywała jakikolwiek ból i mówiła ci prawdę. Bo jeśli kobieta mówi ci prawdę, to znaczy, że nie jest kobietą.